Na placu przed kościołem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego można oglądać wystawę poświęconą życiu i działalności księdza Franciszka Blachnickiego. Ekspozycja została przygotowana we współpracy kulu z Instytutem Pamięci Narodowej. Ksiądz Franciszek Blachnicki to postać nietuzinkowa, to założyciel Wspólnot Życia Konsekrowanego i ruchów formacyjnych, w tym ruchu światło życie. Inicjator krucjaty wyzwolenia człowieka, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, po wojnie prześladowany przez służbę bezpieczeństwa PRL, to wreszcie wielki sługa prawdy, mówi rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz profesor Mirosław Kalinowski. Tą służbę przepłacił wielokrotnie więzieniem. Jak pisze w swoich pamiętnikach więziennych zachęcam do lektury tych pamiętników nie są one zbyt obszerne. To informuje o tym, że pełną wolność, wolność wewnętrzną uzyskał w czasie pobytu w celi śmierci za czasów hitlerowskich. Później trafił do tego samego więzienia już w więzieniach stalinowskich. W obronie wartości, jakie wyznawał, ksiądz Franciszek Blachnicki gotowy był do wielu poświęceń, podkreśla dyrektor lubelskiego oddziału IPN dr Robert Derewenda. Ksiądz Franciszek Blachnicki. Przeciwstawiając się systemowi komunistycznemu, był w stanie oddać życie za prawdę, za wolność, za te wartości, którym służył. Najważniejsze fakty z życia i działalności księdza Franciszka Blachnickiego prezentuje wystawa oraz okolicznościowa publikacja autorstwa Grażyny Wilczyńskiej, która przez lata współpracowała z księdzem Blachnickim. Przygotowując więc wystawę i publikację. Czerpałam nie tylko z dostępnych dokumentów, ale także z własnego doświadczenia, ponieważ przez lata no, byłam świadkiem różnych inicjatyw, które ksiądz Franciszek Blachnicki podejmował i w które też mnie włączał. Niezwykle dla mnie. Ważnym było to, że ksiądz Franciszek Blachnicki stwarzał wokół siebie przestrzeń wolności. Ekspozycja złożona z 21 plansz została przygotowana we współpracy KULU z IPN-em. Można ją oglądać na placu przed kościołem Akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.